jestem indywidualnym wynalazcą i opracowałem 5 wynalazków mechaniczno-technicznych. Pierwszy z nich to bucior parowy. Jest to takie urządzenie dwufunkcyjne do usuwania chwastów i parowego mycia podłóg. Ogólnie pomysł na ten wynalazek zrodził mi się, gdy miałem wyplenić chwasty. Babcia mnie zaangażowała do tego i miałam to zrobić za pomocą pędzla, to znaczy pędzlem pomalować jakby te chwasty, za pomocą pędzla pomalować chwasty środkiem chwastobójczym i wtedy bardzo bałam się, że jakaś kropla tego środka chwastobójczego pryśnie mi do oka, no i stracę wzrok. I wtedy postanowiłem wynaleźć urządzenie, które mogłoby usuwać chwasty i byłoby całkowicie bezpieczne dla oczu i skóry osoby obsługującej. I tak powstał bucior. Początkowo miał on służyć tylko do usuwania chwastów, jednak w tej funkcji wykorzystywany jest okresowo, przynajmniej w Polsce. I dlatego postanowiłem dołożyć mu drugą funkcję, mycia podłóg. Na początku, w pierwszej wersji tego urządzenia, było to takie zwykłe mycie podłóg, a później postanowiłem trochę zmodernizować swój wynalazek i to mycie podłóg zamieniłem na parowe. I teraz mój wynalazek jest jakby połączeniem mopa parowego z funkcją usuwania chwastów.